do what you want. How did it go? Jak poszło? You're still alive. Żyjecie. I passed downstairs and upstairs and I saw that there was a lot of participation. Przechodziłem i na górze salę i na dole i widziałem, że był bardzo mocny udział wszystkich. Okay. Now we have 1 hour. And mamy godzinę i nie więcej. Okay. And no more. We help each other. Będziemy sobie pomagać nawzajem. So the point, the focal point is be focused. Istotne jest to, żebyście byli skupieni, skoncentrowani. We will help each other in this. Now, my suggestion is, my proposal is this. We spend maybe 10 minutes to conclude this exercise, this training. And maybe we will not have time to hear all the groups. We can hear maybe 2 or 3 groups. What was their experience? What were their points? Czyli proponuję na początek dla zamknięcia samego ćwiczenia, warsztatu, żebyśmy posłuchali 3 grup spośród wszystkich i żeby się 3 grupy podzieliły tym, jakie mają spisane wnioski i żeby się podzieliły swoim doświadczeniem. And some of you might say, okay, 10 minutes, but what do we do with the other 50 minutes? Czyli 10 minut na to dzielenie i potem 50 minut na... Maybe we can dedicate them together to share how, knowing this method, we can use it in our parishes. 50 minut na taką wymianę zdań, w jaki sposób, już znając tę metodę, możemy się nią posłużyć w naszych parafiach. W what are the challenges and jaki what... sposób jej użyć w parafii, jakie są wyzwania, trudności. And what we can do to actually use the synodal document and help to make it alive in the parish. I co możemy zrobić, żeby ten ostatecznie dokument synodalny stał się dokumentem żywym w parafii. Even using this method. I przy użyciu tej metody właśnie. Okay. So who wants to share, which groups want to share? There is a 1 already, 2, and the third one maybe 3. Okay. Mamy 3 ochotników. Byli pierwsi. Can you take the microphone? I think that one... Piesiu, daj mikrofon. Oh, thank you. Yes, yes. Can you hand it over? Nie, nie, tam czcigodna pani była pierwsza, się zgłosiła. Okej, okay. Aha, to jest sekretarz. So you are going to say the main points. You are the secretary, basically, no? Tak. So you're going to share the main points which you as a group thought of how to utilize the Evangelii Gaudium in your parish. Is that correct? Czekamy na to, żeby pan powiedział w imieniu całej grupy, jak ten fragment Ewangelii Gaudium może być użyty w parafii, czy zrealizowany w parafii. Nasza grupa doszła do następujących wniosków, co powinniśmy zrobić, aby te nasze grupy funkcjonowały lepiej w naszej wspólnocie. Powinniśmy zwiększyć możliwość poznania się parafianom wzajemnie poprzez dialog, próbę likwidacji barier międzyludzkich. Powinniśmy nawiązywać żywe relacje między parafianami a proboszczem. Proboszczowie powinni stawać się bardziej otwartymi. Powinniśmy dawać ludziom chętnym do działania w parafii szansę, tak aby czuli się potrzebni, aby mieli możliwość realizacji. Powinniśmy tworzyć w parafiach jedność, wspólnotę w kościele, następnie przenosić ją do domu, a co za tym idzie do społeczeństwa. Na przykład spotkania w ciepłej domowej atmosferze, w domach, na przykład w domach członków grupy synodalnej.
Powinniśmy tworzyć salki przy kościołach, zaplecza do spotkań, bogate w kuchnię, zaplecze gastronomiczne w celu integracji. Należy przestać traktować parafię jak urząd, a proboszcz nie powinien być urzędnikiem. Kościół powinien stawać się drugim domem, miejscem przyjaznym. I na koniec, podsumowując, powinniśmy przestać oceniać innych, a starać się ich zrozumieć. Dzięki wielkie. Idziemy tam na sam koniec sali, na drugą stronę. Tam się pani zgłaszała. Dobrze, jeśli chodzi o naszą grupę, to tutaj wypracowaliśmy wspólne wnioski. To, co nas łączy, to przede wszystkim troska o Kościół, troska o dobro człowieka, o jego zbawienie. I to też towarzyszy naszym działaniom. Uważamy, że gorliwość, wiara nie poparta praktykami nie jest pełna. Tak samo uważamy, że przykład jest najlepszą inspiracją dla innych. Co do dalszych wniosków, to mamy tutaj kilka punktów. Ludzie czekają na zaproszenie, ale dzięki temu widać potrzebę istnienia we wspólnocie liderów. Zauważyliśmy, że członkowie wspólnoty powinni troszczyć się o innych. Musi towarzyszyć temu rozeznanie pastoralne. W ocenie sytuacji starajmy się patrzeć na pozytywy, a nie na negatywne aspekty. Liderzy powinni dobrze znać swoje grupy, aby dobrze nimi kierować. Ważna też jest otwartość proboszcza, otwarta postawa jest zaproszeniem do współpracy z wiernymi. W grupie parafialnej jesteśmy równi, niezależnie od funkcji, czy to kapłan, czy wierny, i powinniśmy też być równie zaangażowani w przygotowanie spotkań. Dążenie do tego, aby nie tylko kapłani angażowali się w liturgię, ale również wierni. I też zastanawiamy się nad tym, czy oczekiwania wobec kapłanów nie są zbyt wygórowane. Natomiast nie staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy synod w naszej wspólnocie parafialnej coś zmieni, ale w duchu ufności wierzymy, że tak będzie. Bóg zapłać. W naszej grupie pierwszy wątek to było świętowanie, trochę tak z końca, ale zwróciliśmy uwagę na to, że to świętowanie jest takim kryterium dojrzałości wspólnoty i żywotności, zainteresowania konkretną też osobą. I wspólnota powinna szukać takiej okazji do świętowania, po to też, żeby dawać okazję do spotkań, dawać okazję do tego, aby pokazać, że chrześcijanie są osobami radosnymi i mają się z czego cieszyć. To też jest, świętowanie też jest okazją do zauważania konkretnych osób. Zwróciliśmy też uwagę, że warunkiem koniecznym, aby wyjść do innych, jest własna formacja i dbanie o swoją relację z Panem Bogiem. I parafia powinna starać się organizować okazje do tej formacji poprzez organizację kursów, wspólnot. Parafia powinna też dbać o warunki, aby w domu parafialnym była możliwość organizacji tego typu spotkań. Nawet jak one nie będą stricte związane z wiarą, ale będą dawały okazję do spotkania. Niezwykle istotne jest to, aby głosić słowo. Tutaj zwróciliśmy uwagę na to chociażby, aby każda msza święta miała homilię, aby proboszcz też dbało o słowo i świetcy powinni do tego zachęcać swojego proboszcza, aby nie iść tutaj na, kolokwialnie mówiąc, łatwiznę. Istotne jest także, aby ze wspólnoty wychodził przekaz, że w Kościele jest miejsce dla każdego i wszyscy są do niego zaproszeni. I powinniśmy szukać okazji do tego, aby pokazać miłość Pana Boga dla każdego jego dziecka, bez względu na to, czy jest bliżej, czy dalej od niego. I czasami takie okazje, jak święcenie pokarmów, czy pogrzeb, to mogą być jedyne okazje, kiedy
można dotrzeć do kogoś z przekazem miłości Pana Boga. Tutaj też ważne, że dla niektórych osób być może przekaz przez media społecznościowe czy przez stronę www z takim przekazem właśnie otwartości na każdego jest istotne, bo być może ten ktoś nigdy do kościoła nie przyjdzie na mszę, ale może ten przekaz chociażby z tonu formułowanych postów może do niego trafić, że nie jesteśmy zamknięci na innych, na tych, którzy są dalej od Pana Boga. Wybrzmiało też to, że powinniśmy jako świeccy dbać, jako parafia dbać o proboszcza, o swojego pasterza, ale też dzielić się swoimi uwagami, swoimi potrzebami, chociażby w sposobie i staranności i odprawiania liturgii na przykład, ale wiemy, że to też może być problem z dzieleniem się takimi uwagami, bo to może być krępujące dla jednej i dla drugiej strony, ale być może warto stosować swego rodzaju ankiety, aby móc się z kapłanem podzielić swoimi oczekiwaniami czy uwagami. I ostatnia myśl to też wspólnota parafialna powinna wspierać w odwadze w podejmowaniu inicjatywy, tak aby każdy tak naprawdę znalazł dla siebie miejsce, aby znalazł przestrzeń do zaangażowania. Też gdzieś tak rozmawialiśmy, że być może ktoś jest daleko od Pana Boga, ale poprzez zaangażowanie, poprzez to, że poczuje się potrzebny, nie wiem, przy pomalowaniu ławek albo przy skoszeniu trawnika, będzie miał okazję spotkać kogoś drugiego, nawiązać z nim jakąś relację, jakąś więź i być może to go zaprowadzi do Pana Boga i pozwoli usłyszeć dobrą nowinę. Dziękuję bardzo. Yeah, thank you. That was really good, very rich in proposals. Bardzo dziękuję. To było dobre i bardzo bogate. And I'm really, how do you say, sorry that I wish to hear everyone because it's very interesting what is coming out, but we have to move on. No? Chciałbym rzeczywiście posłuchać wszystkich sprawozdań, ale no nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Musimy się posuwać dalej. But we move on, building on what has come out. Ale idziemy naprzód, budując na tym, co jest efektem pracy, co wypracowaliśmy. So now I invite all of us to do something of this sort, that we take a step backwards and look at what has happened today. So we come as a representative of a parish. We come here to speak about the synod document. We are learning or relearning a method to help participation in the parish. And we have a challenge so that in the parish we help the participation of the parish and also of all those who want to understand and put in practice the synod document. Wow, sorry. Więc teraz wszyscy są zaproszeni do rozmowy. Żeby ona dobrze przebiegła, to najpierw namawiam na to, żeby zrobić krok do tyłu i jakby z tej pewnej perspektywy zobaczyć, co dzisiaj się stało. Czyli, że przybyliście tu pewnie w większości, jak nie wszyscy, wyznaczeni, czy zgłosiliście się sami z waszych parafii. Celem jest namysł, jak wprowadzić synod diecezjalny w życie parafii w taki sposób, żeby się zwiększył współudział wiernych. Nauczyliśmy się pewnej metody, albośmy sobie przypomnieli tę metodę, bo dla niektórych była zapewne znana. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób
działać w parafii, mając to wyposażenie. So now we asked you to sit together as a group, no? Maybe we take 4 or 5 minutes and as a group, it's not really comfortable, but just try to see if you have any questions on this. How are we going to do this? What are the obstacles? What can I ask? Więc teraz jest taka propozycja, dlatego siedzicie tymi grupami, w których pracowaliście, żeby się w grupie przez 4-5 minut zastanowić nad tym, jakie macie pytania, na przykład pytania, które dotyczą tej możliwej pracy i posługi w parafii, co na przykład jest trudnością. And maybe prepare one question per group. It could be on the method, or it could be especially on how we're going to put this in practice. Czyli gdyby każda grupa przygotowała jedno pytanie, które będzie dotyczyć albo samej metody, co w niej jest jasne, co niejasne, co trudne, ewentualnie właśnie stosowania tej metody, czyli już samej pracy w parafii z użyciem tej metody. Clear? Czas start? Okay. W grupach. 4 or 5 minutes. You can stay where you want. Wracamy na miejsca, siadamy uczciwie. Halo. Czekaj, Wiesiu. Czekaj. Czekaj. Wait. Podzielimy rozmowę na dwie części, czyli pierwsza część to będą pytania dotyczące samej metody rozmowy w duchu, konwersacji w duchu. Więc która grupa ma pytania dotyczące tej metody, to od tych pytań zaczynamy. Druga część spotkania będzie dotyczyła stosowania jej w przyszłości i trudności, jakie mogą wyniknąć w stosowaniu tej metody w parafii. Więc teraz, kto ma pytania dotyczące samej metody, bardzo proszę ręka do góry. Okay. Over there, there's one with the method. Prosimy bardzo. Śmiało. Mamy pytanie o to, jak utrzymywać reżim czasowy, też jak dbać o dyscyplinę przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla uczestników. Okay. Yes, this is the paradox we live in. To you jest know, paradox, w którym żyjemy. You know the idea of a paradox, no? The now and not yet. W paradoksie jest to, że idea paradoksu jest taka, już i jeszcze nie. So they are two different, apparently opposite things, but wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma rzeczami, które są w pewnym konflikcie. But they are both important to do. Ale one są obydwie na tyle ważne, że powinny być obie wcielone. And we place ourselves in between. A my stajemy po środku. And we live the tension. I musimy between the two. Unieść to napięcie. And if we manage to live well that tension, we can be generative. I jeśli potrafimy to napięcie utrzymać i przeżyć, to stajemy się owocni. So concretely speaking, when we are facilitating a group, wtedy, kiedy prowadzimy grupę, we have to help the group and each individual in the group. Potrzebujemy pomóc zarówno grupie, jak i każdej osobie w grupie indywidualnie. To enter in a group dynamic. Żeby każda osoba weszła w pewną dynamikę grupy. And sometimes you need to say, listen,
your time is up. I po prostu trzeba czasem powiedzieć, posłuchaj, twój czas się skończył. I always find it very useful to do that before starting. Warto jest, to jest użyteczne, zrobić to zanim się zacznie. I say to them, look, after 3 minutes, I have my telephone with the alarm and it will start ringing. So, I powiedzieć na przykład, że mam telefon z budzikiem i po 3 minutach on zacznie dzwonić. Because in this way everyone has a chance to speak. Wtedy każdy wie, że ma szansę mówić. So you are being rigorous, but at the same time you are, how do you say, doing it in a gentle way. It's not like bam, bam. Więc niby jesteśmy rygorystyczni, przestrzegając tego czasu, ale robimy to w takiej dość łagodnej formie. This is the function. Budzik jest lepszy niż walić kogoś młotkiem po głowie. This is the function of the facilitator. He helps or she helps to accompany the group. Ale to jest właśnie sposób tej pomagania grupie, w nie tyle narzucania, co pomagania jej w przebiegu pracy. Is that okay? Okay, jeszcze jakieś pytanie dotyczące samej metody. Co do samej metody, pytanie takie może praktyczne. Jest mowa o tym, że jest chwila ciszy. Czy w tej chwili ciszy dobrze jest, jeśli będzie modlitwa do Ducha Świętego, żeby nas gdzieś wzmocnił? Czy my tak robimy, gdzieś jest taka modlitwa spontaniczna, ale być może to może kogoś ograniczać, kto jest na spotkaniu z zewnątrz, ktoś, kto jest od Pana Boga jednak daleko. I drugie pytanie od razu, czy prowadzący rzeczywiście nie może zabierać głosu, czy, no bo prowadzący w naszym przypadku, zakładam, to są osoby, które są jakoś zaangażowane, są w tej grupie responsibilities, więc to może być gdzieś tam trudne, tak? No bo to są jacyś liderzy, którzy coś chcą, ale nie mogą się rzeczywiście odzywać, nie mogą zajmować stanowiska. Okay. So two questions. So two questions. One, the first one. Silence. The silence. Yes. How to use it? So there are different silences. Są różne cisze. But all of them are prayerful silence. Ale za każdym razem chodzi o to, żeby to była modlitewna cisza. So basically, the silence helps everyone to stop and go in the essential. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby się też zatrzymać i żeby się zwrócić do tego, co istotne. So the first silence is to read the text and see what inspires you. Czyli pierwsza cisza jest po to, żeby przeczytać tekst i zobaczyć, co mnie inspiruje. Sometimes you do that before, maybe a day or in the Synod of Rome. The bishops and the cardinals were given the text a month before or even before. Czasami robi się to wcześniej, niekoniecznie na samym spotkaniu. Gdy chodzi o synod, który był w Rzymie, to członkowie synodu dostali dokument wyjściowy miesiąc wcześniej, żeby mieć czas już czytać go. Sometimes you cannot pretend that because maybe you are doing an open meeting. So in the design of the program, you put 10 minutes, 20 minutes, and you explain to the participants that in that moment it's a very important moment of silence to do that. Ale oczywiście w takich spotkaniach w parafii, otwartych spotkaniach, gdzie przychodzą ludzie na ten moment nieprzygotowani, to potrzebne jest te 10 minut ciszy otwierające z wyraźnym wytłumaczeniem, czemu służą. And then there is the other small moments of silence between the rounds. Potem mamy krótkie momenty ciszy między rundami. They have the same scope. Ostatecznie idzie o to samo. They are more short. Only 1 minute, they are not very long. Nie są za długie, są trwają minutę. But they serve so that you actually have a moment where you interiorize what has been said. Natomiast cel jest ten sam, to znaczy, żeby do wnętrza wprowadzić to, co zostało powiedziane.
That's why we say it's a prayer, because in that moment you try to connect with God who is inside you. W tym sensie to jest też modlitwa, że chcemy to, co cośmy usłyszeli, połączyć jakoś z Panem Bogiem w nas. Is that okay? The second question regarding the participation of the facilitator. To drugie pytanie dotyczyło udziału prowadzącego. This is a very how do you say it makes us suffer. Ta posługa sprawia, że cierpimy. Because on one hand it is very important that we have as much participation as possible. Bo z jednej strony szłoby o to, żeby każdy miał możliwie największą szansę udziału. But on the other hand, the group needs a guide, someone who accompanies them. Ale z drugiej strony jest potrzeba grupy. Nie? Grupa potrzebuje kogoś, kto jej towarzyszy. Someone jest przewodnikiem. Someone who can say, your time is up. Właśnie kogoś, kto potrafi powiedzieć, twój czas się skończył. Or someone, especially in the third round, who can say, Maria, you have not spoken yet. Do you want to contribute? Kogoś, kto w tej trzeciej rundzie potrafi wyłowić tych, co nic nie mówili do tej pory, zachęcić ich. Nie, jeszcze nic nie mówiłeś, powiedz. You need to read the group. Trzeba mieć tę zdolność czytania grupy. If there is tension between different points of view, także wtedy, kiedy jest napięcie między różnymi poglądami. And help the group go beyond the tension. Ważne jest, żeby pomóc grupie przejść dalej poza to napięcie. Help the group return to the original question. Pomóc and the grupie, topic. Żeby wróciła do pierwotnego pytania i do pierwotnego zagadnienia. And make sense of differences, acknowledge differences. Pokazać też sens rozeznawania czy uznawania różnic. And move on. I iść dalej. So you see, there are so many functions which are not very apparent, but they are so important for the facilitator. I to są, jest cały szereg właśnie funkcji, zadań, które musi podjąć facilitator. I one są bardzo ważne w grupie, choć może nie wydają się takie dla niego, nie wiem, ambitne, tak? In helping the group. Ale celem jest wspieranie grupy, pomaganie grupie. So, both as your contribution and another similar question which someone asked me, that maybe you don't have a secretary and nobody is taking notes. And you say, but the facilitator can be a secretary. I would say, in the majority, try to avoid this, if it is possible. Leave the facilitator. Ktoś z was zadał też pytanie Andrzejowi, czy jeśli w grupie nikt się nie zgłasza na sekretarza, czy można ze sobą łączyć te dwie funkcje, czyli facilitatora i sekretarza. Róbcie wszystko, żeby uniknąć takiej sytuacji. As a general approach, try to leave the facilitator just to do the facilitation. Prowadzący musi głównie skupić się na prowadzeniu. But then evidently if you have an emergency, if you do not find, the facilitator can say, I am a facilitator, but now if you give me permission, I want to share my opinion. Są jakieś sytuacje wyjątkowe, nadzwyczajne, takie konieczne. Ale wtedy warto, żeby prowadzący powiedział tak, ja pełnię tu funkcję tylko usługującego przebiegowi spotkania, ale jeśli mi pozwolicie, to chciałbym wypowiedzieć też własne zdanie. Ale to jest istotne, żeby w ten sposób wprowadzić swój głos taki merytoryczny. Tak? Znaczy, żeby było jasne, że wychodzę poza swoją funkcję. I robię to ze zgodą całej grupy. Is that clear? Okay. Some other questions on method, and then we pass on the next time. I have an. Lepiej po polsku, okay. Bo pani profesor tłumaczy, a dzięki temu wszyscy rozumieją pytanie. Ja mam takie pytanie i pomysł. To zacznę od pytania.
co w momencie, gdy jest duża grupa ludzi i chcemy, aby te pierwsze dwa etapy nie trwały bardzo długo, aby ten czas nie był taki długi, wydłużony. W jaki sposób to rozwiązać? I taki pewien pomysł i pytanie o ten pomysł. Czy dobrym jest pomysłem, aby wymieniać się między parafiami właśnie facilitatorami? Zapomniałam słowa. Tak, czy jest to dobry pomysł, wymieniać się czy pożyczać facilitatorów? Ponieważ ja mam takie głębokie doświadczenie, że jako osoba, która jest w Radzie Parafialnej, jestem jedną z no, młodszych osób i chciałabym pokazać no, inny punkt widzenia wszystkim osobom, a jeżeli będę taką osobą właśnie moderującą spotkanie, no to nie będę miała za bardzo możliwości wypowiedzenia się. Tak. Yeah, yeah. That's a beautiful idea. To jest bardzo piękny pomysł. Because the important thing is helping the group to have the light to answer. So if you have another facilitator from another parish and they can come, by all means, I mean, even if you divide the group in two or three, keep the eye on time, no? You calculate, because if you give 3 minutes and you are in five, that means 5, 10, 15 minutes for every round. Sorry. Więc idea jest bardzo piękna i dobrze jest zapraszać prowadzących także z innych parafii, nie tylko po to, żeby samemu być przez chwilę zwykłym uczestnikiem, bo ktoś inny prowadzi zebranie, spotkanie, ale też jeśli jest bardzo duża grupa, to podzielić ją na dwie albo trzy. I bardzo istotne, wracam do tego, jest trzymanie tego reżimu czasowego, bo jeśli macie nawet 5 osób w grupie, to i po 3 minuty to już jest 15 na każdą rundę. So by all means, the important thing is that you calculate and have enough time to do all the process, because if you stop it at halfway, it's better not to do it. Ważne jest, żeby na tyle kontrolować czas, żeby móc przejść cały proces do końca. Lepiej nie zaczynać. Gdyby na przykład było, nie wiem, 30 osób w grupie i zatrzymacie się w połowie drugiej rundy, to nie ma sensu. Lepiej podzielić grupę i pilnować czasu. Znaczy, wydaje mi się też, że ja bardzo bym liczył na to, jesteście na tyle dojrzałymi ludźmi i zaangażowanymi, że potraficie też tej metody nauczyć kogoś. To jest, dzisiaj się o tym bardzo wiele mówi, że po tym poznać lidera, nie tylko, że prowadzi dobrze grupę, tylko, że potrafi też formować liderów. To jest ogromnie ważne w takiej pracy w Kościele, nie? Że czasami się wycofujesz z tego pierwszego planu, który daje najwięcej szczęścia. Praca z ludźmi daje najwięcej szczęścia każdemu, nie? Ale czasami rezygnujesz z tego, cofasz się ten krok do tyłu i formujesz tych, którzy będą pracować z ludźmi. Nie? Formacja liderów. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy z was w swoim najbliższym otoczeniu przekazał te metody pracy dwóm, trzem osobom. Dzielcie się i potem pracujcie razem. Absolutnie. To ja bym chciał trochę dalej pociągnąć pytanie odnośnie rozdzielenia prowadzącego i osoby notującej. Rozumiem, że założenie jest takie, że prowadzący już ma wystarczająco istotne obowiązki i nie chcemy prowadzącego obciążać właśnie jeszcze notowaniem. Przy czym, czy na pewno jest to warte ryzyka, czy warte jest ryzyko, z drugiej strony jest ryzyko powierzenia obowiązku notowania osobie, która może być do tego albo nieprzygotowana pod kątem po prostu ich zdolności,
albo też może na przykład notować w sposób, powiedzmy, niepełny albo za bardzo swoje jakby poglądy przelewać na to notowanie, zamiast być w sposób jakby bardziej bierny, gdzie my jako prowadzący jesteśmy bardziej nastawieni już na te bierne podejście. I dodatkowe pytanie, czy gdybyśmy zauważyli taką sytuację, że właśnie osoba na przykład nie notuje wielu rzeczy, które nam się wydaje, że powinny być zanotowane, to czy powinniśmy jakoś w tej sytuacji reagować, prosić o zanotowanie, czy coś tego typu? Dziękuję. Thank you. This is it's very good that it comes out. Dobrze, że to wychodzi. I for what we said before, as a principle, as a general principle, it's very good to try to protect the facilitator. That's the general principle. To, cośmy powiedzieli na początku, jako generalną zasadę, ochronić prowadzącego. So two things on this. Tam są dwie rzeczy w tym. One is to know very well before you start what the role of the secretary is. We are not intending to have the minutes of the meeting from the beginning to the end. That is not the role of the secretary. The secretary helps especially in the end to gather and collect the main points to answer the question. Ważne jest, żeby na początku zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest rola sekretarza. To nie chodzi o to, że on ma napisać dokładnie, jaki był scenariusz spotkania i kto co powiedział, tylko jego rola dotyczy przede wszystkim tego trzeciego punktu, kiedy próbujemy razem zebrać wnioski. And the second point is this. This depends on all of us. When we have a session coming up, a conversation of the spirit coming up, as a facilitator, we are asked also not only to accompany, but before we design the process. Więc kiedy sesja, czy spotkanie się już kończy, to wraca rola prowadzącego, który projektuje spotkanie, tak? Mówi, jaki ono ma przebieg. What does this mean concretely in this case? It means that before, when we know that maybe next Sunday we have a conversation in the spirit, we spend some time, who are the people who are going to participate? What is the question? What is the topic? And from the people we know who are going to participate, maybe identify some people who you know that can help and that have those skills. Dobrze jest, przygotowując spotkanie jakiś czas wcześniej, pomyśleć, jeśli wiem, kto przyjdzie, tak? I znając temat, znając pytanie, mogę wtedy się wcześniej rozglądnąć, kto się nadaje do takiej funkcji jak sekretarz. So prepare. Then if you are in a desperate situation, you can always... I always take notes as a facilitator, but I ask for a secretary even so that we can compare notes. W sytuacji jakiejś absolutnie krytycznej pewnie prowadzący może zrobić ostatecznie tę notatkę, bo tak czy owak notuje w trakcie. Każdy prowadzący robi też swoje notatki, więc jeśli się sytuacja zrobi jakaś dramatyczna, no to... Okay. Maybe we can pass... Idziemy do drugiej grupy pytań. Yeah, because... Yes, up there. Tam z tyłu jest pytanie. No to mamy pytanie, jak od strony praktycznej rozwiązać problem, że na kolejne spotkania przychodzą nowe, inne osoby, co wiąże się z ponownym tłumaczeniem zasad postępowania całej metodyki i jak postępować w sytuacji, gdy nie każdy rygorystycznie podchodzi do schematu i czy w takiej sytuacji iść na ustępstwo, no ze względu na to, że ludzie się bardziej otwierają, gdy mają swobodę. Dziękuję.
That's interesting. I believe that it is very important that we do not impose this method on the people, on the participants. Ja wierzę, że istotne jest, że my nie narzucamy tej metody, w takim sensie nie nakładamy jako pewien trud, jako ciężar. This means that we need to dialogue. This method is a method. It's one of many methods. Metoda jest metodą, ale trzeba pamiętać, że jedną z wielu. And it is a participatory method. To jest metoda, która się opiera o uczestnictwo. If I force it on the people, on the participants, the participation might not be very free or very good. Jeśli się narzuci taką metodę siłą, to efekt będzie odwrotny, czyli ten udział ludzi nie będzie wolny, nie będzie swobodny. So we need, this means that the very first thing we need to do is understand what context we are in. Ważne jest na początek zrozumieć kontekst działania. Who are the people we are inviting? Kim są ludzie, którzy przyszli, którzy są zaproszeni? If they are prepared to participate. Czy w ogóle są przygotowani do tego, żeby wziąć współudział, współuczestnictwo? Maybe explain to them that we are trying this method. It's not the only method, but we know that it can work. Dobrze jest na początku tłumaczyć, że to nie jest jedyna metoda, ale używamy ją, ponieważ mamy przekonanie, że ona działa, że jest skuteczna. And invite them for this. If you have people who want to talk in other ways, personally I would say, do not push them away, find other moments. But if they want to participate in the group, they have to, how do you say, respect the rule. For example, I'll give you an example. They invite... Moment. To znaczy, moment. Jeśli mamy człowieka, który ewidentnie chce mówić dużo i niekoniecznie w związku z podejmowanym zagadnieniem, to osobiście bym szukał dla niego momentu do wypowiedzi, ale i pewnie powiedziałbym mu tak, że będzie moment, żebyś to wyraził. Ale z drugiej strony, że będąc w grupie, potrzebujesz przestrzegać jej zasad. For example, they invite me to go to a football match, to play. Tak, jak na przykład zostałem zaproszony, żeby grać w piłkę nożną. I can say, no, I don't want, I don't feel like it. Możesz powiedzieć, że nie lubię futbolu. But if I say yes. Ale jak powiedziałeś tak. I have to go there and I have to follow the rules of the game. Jak jesteś na meczu, to idziesz za zasadami, jakie obowiązują. Because that's how it's done, no? Bo tak się gra w piłkę. Okay. Question tu z here? Przodu. To ja też chciałem się podzielić takimi wątpliwościami, bo jestem z takiej parafii, gdzie już ruszyliśmy ze spotkaniami, jeśli chodzi o obrady synodalne parafiale na poziomie Rady Duszpasterskiej. Mamy już kilka spotkań za sobą. I ku naszemu zdziwieniu, to jest taka parafia, gdzie wydaje się, że mamy dużo zaangażowanych świeckich, dużo grup, dużo się dzieje, właściwie cały czas coś się dzieje, nasz kalendarz parafialny jest pełny. I wydawało nam się z księdzem proboszczem, zanim ruszył ten synod parafialny, że największe ryzyko, jakie nas czeka, to tylko wyłącznie takie, że usiądziemy z dokumentami synodalnymi i będziemy odcinać kupony i twierdzić, że a u nas już jest to, już jest to, już jest to i nic więcej nie trzeba robić. Jest nasza największa obawa taka, żeby udało się znaleźć cokolwiek, co możemy jeszcze zrobić. A przepraszam. I jak przyszło do pierwszego spotkania synodalnego, proboszcz zaprosił wszystkich liderów grup parafialnych, poprosił, żeby przeczytali pierwszy rozdział zgodnie z tą rozpiską, z harmonogramem. I na pierwszym spotkaniu okazało się, że jest duży opór do synodu. To znaczy jest małe zaufanie i to wcale nie proboszcza czy moderatora,
tylko ludzi, którzy przyszli. Wydałoby się ludzi, których mamy na co dzień zaangażowanych jako liderów, którzy wiedzą, o co chodzi w Kościele, jak brać za niego odpowiedzialność. I nagle się okazało, że problemem jest właśnie to, że w sumie po co synodujemy, w sumie po coś zastanawiamy, co jeszcze zrobić, skoro już dzieje się dużo. Były też takie głosy, które zupełnie gdzieś miały nas wyprowadzić na manowce i stwierdzić, że skoro synod jest zaproponowany przez papieża Franciszka, a możemy zacytować kilka wątpliwych wypowiedzi, to może w ogóle nie warto się tym zajmować. A to też, to jest bardziej subiektywne moje zdanie chyba w tym momencie, że postawa liderów jest na tyle silna, może indywidualna, że ciężko jest coś wypracować wspólnie. Więc moje pytanie jest takie, jak wykorzystać tę metodę i te szanse rozmowy w Radzie Parafialnej, żeby ten synod nie zdechł na etapie Rady Duszpasterskiej, bo jak puściliśmy temat, że no dobrze, przedyskutowaliśmy pewne tematy, wypracowaliśmy pewne pytania, wybraliśmy te zagadnienia, które wydaje się, że są ważne, bo ludzie odrobili pracę domową, to potem zrobiliśmy taką metodę. Wybierzmy te fragmenty, sformułujmy pytania i dajmy je w grupy parafialne, zobaczmy, czy tam będzie nad czym rozmawiać. Spotkajmy się za miesiąc i porozmawiamy najpierw, co udało się wam wypracować w grupach parafialnych, a potem na kanwie tego zbudujemy synod parafialny. To po pierwsze sam był opór, a czy ludzie przyjdą, a po co robić synod parafialny, że to chyba bez sensu. A po drugie okazało się, że za miesiąc na spotkanie przyszli tylko opiekunowie grup bierzmowanych, bo o dziwo młodzież pracę nową odrobiła, natomiast pozostałe grupy parafialne już niekoniecznie. I stąd moje pytanie takie, jak tę metodę wykorzystać do budowania zaufania uczestników, czyli najpierw Rady Duszpasterskiej, żeby oni uwierzyli, że ten synod parafialny w ogóle ma sens, bo myślę, że bez tego dalej w Moszczenicy nie pójdziemy. Dziękuję. Tak, to jest pewnie pytanie do mnie. I boję się, że nie mam wcale jednej odpowiedzi, bo tu jest wiele wątków. Trzeba by pewnie próbować dobrze się zastanawiać, jakie jest uzasadnienie tej niechęci do synodu. Znaczy trzeba wydobyć te argumenty na zewnątrz i zobaczyć, co się w nich kryje. Na ile to są argumenty merytoryczne, na ile one są bardziej emocjonalne niż merytoryczne. Na ile są pewnym nadużyciem, jakimś skrótem myślowym. Gdy chodzi o synod i o synodowanie, wydaje mi się, że w Polsce są, gdy chodzi o te wątpliwości zgłaszane, są dwa zasadnicze takie punkty odniesienia w tych wątpliwościach. Pierwszy to jest bliskie sąsiedztwo tak zwanej niemieckiej drogi synodalnej. I bardzo ludzie podnoszą to, że nie chcemy mieć w polskim kościele niemieckiej drogi synodalnej. Nie dlatego, że jest niemiecka, tylko dlatego, że jest drogą synodalną. No i tu odpowiedź musi być tylko jedna i ona musi być bardzo wyraźna, że owszem, Ojciec Święty zaprosił na synod przedstawicieli kościoła niemieckiego, tak jak każdego innego. Ale z niemiecką drogą synodalną prowadzi rozmowę osobno. Jak był synod październikowy w Rzymie, to w tym samym czasie były zebrania takiej grupy najważniejszych kardynałów, którzy przewodzą najważniejszym watykańskim dykasteriom, mieli spotkania z przedstawicielami niemieckiej drogi synodalnej. To nie jest przestrzeń synodu biskupów i synodu o synodalności. To jest zupełnie odrębna rozmowa. Papież zrobił więcej niż mógł, żeby pokazać, że synod nie ma, że synod to nie jest niemiecka droga synodalna. Poczynając od tego, że papież wyraźnie podkreśla to, co tak bardzo podkreślał pan Andrzej, że synod jest doświadczeniem duchowym.
jest rozmową prowadzoną w atmosferze modlitwy. Synod się zaczął od rekolekcji. Nigdy nie było synodu, który się zaczynał od rekolekcji. Myśmy zaczynali synod od 3 dni rekolekcji. Więc to jest wydarzenie, które się dzieje we wierze. Nie jest wydarzeniem parlamentarnym, nie jest wydarzeniem, które ma być sporem o władzę i kompetencje. Więc rozmowa z niemiecką drogą synodalną to jest zupełnie odrębne wydarzenie w Kościele, które papież kontynuuje dlatego, że nie może zlekceważyć niemieckiej drogi synodalnej, chce z nią rozmawiać, ale nie synod jest przestrzenią tej rozmowy. Synod jest zupełnie inną rzeczywistością. Ale i tu się otwiera drugi wątek odpowiedzi. I to jest poważny problem, który powiem krótko, bo nawet nie za bardzo wiem, jak go skomentować. Mam takie wrażenie, że nawet jeśli Ojciec Święty powie 150 razy, że synod to nie jest niemiecka droga synodalna, to ludzie, którzy to podnoszą, i tak mu nie uwierzą. I to jest problem. To jest problem taki podnoszony w wielu miejscach, w wielu środowiskach, przez wielu ludzi. Brak zaufania do papieża. Tak naprawdę to jest coś, co człowieka stawia poza Kościołem. To jest dramatyczne. Kościołowi przewodzi Piotr. Piotrem jest Franciszek. I tu się kończy przestrzeń sporu i wymiany zdań. I to nie oznacza, że papieże się nie mylili w historii Kościoła, że nie można ich krytykować. Tak, ale wtedy, kiedy oni postępują w sposób nieewangeliczny, kiedy działają, kiedy dopuszczają się grzechów, nieraz grzechów publicznych, tak, papieże byli krytykowani, odsuwani od władzy, jeśli trzeba było w Kościele. Ale to rozmawiajmy o tych rzeczach. Problem z papieżem Franciszkiem jest taki, że bardzo trudno jest pokazać moment, w którym on się zachowuje nieewangelicznie. To, w jaki sposób on żyje, jak sam działa, jak opisuje Kościół, jest ewangeliczne na wskroś. Tylko ja się boję, że tych dwóch rzeczy, tak, to znaczy, a właściwie jednej na koniec, to znaczy tego braku zaufania do papieża i ustawienia się w takim dystansie do niego, to tego się nie zmieni żadną metodą. To nie jest kwestia metody, to jest kwestia o wiele bardziej fundamentalna. Nie? Ja dam taki przykład jeszcze z czasów krakowskich. Przepraszam, ale on jest bardzo dobrze pokazujący, jest krótki. Jako biskup pomocniczy miałem taki zwyczaj, wcześniej jako rektor seminarium, że brałem nowo wyświęconych diakonów do Rzymu. Jechał też rektor, jakiś ojciec duchowny i spędzaliśmy w Rzymie tydzień. Zawsze przy okazji audiencja środowa. I było takie spotkanie, poszli na tej audiencji środowej, Ojciec Święty do nas podszedł. Myśleliśmy, że to wszystko, co się wydarzy, to będzie jedna fotka. A on się zatrzymał przy nas i przez 10 minut powiedział nam taką super krótką, ale super ważną konferencję duchową na temat życia przyszłego życia kapłańskiego. I papież odszedł, a ci młodzi księża przyszli, mówią do mnie tak, to on jednak kocha księży. To mi tak dało do myślenia, bo to były chłopaki, które dopiero skończyli 5. rok seminarium. I w nich już ktoś wsączył podejrzenie, że papież ich po prostu nie znosi. I być może to, co ich zmieniło w podejściu do papieża, to było to doświadczenie tej 10-minutowej rozmowy, kiedy zobaczyli, że jemu tak na nich zależy, że się zatrzymał, że z nimi rozmawia, że im tłumaczy, nie, co będzie ważne w przyszłości, na co muszą uważać. I oni te 10 minut doświadczenia spotkania przełamało lód. Więc
Być może to, co jest potrzebne, to jest potrzebne jakieś doświadczenie, które zmieni relacje. Bo inaczej to żadna teoretyczna rozmowa niczego chyba nie załatwi, tak mi się wydaje. Przepraszam, bo to było długo. Maybe we hear, yeah, those who have not spoken. Chciałabym teraz, bo to pasuje do poprzedniego pytania. Problemem nie zawsze jest wrogość do synodu, ale czasami obojętność. I moja grupa zwróciła uwagę na problem w zachęcaniu ludzi do wzięcia udziału w synodzie, że są mnie obojętni, nie zależy im. To jest chyba kwestia języka. Jak zapytałem się młodych ludzi w Teze, czy chcą brać udział w synodzie, to powiedzieli, że nie. Jak zapytałem, dlaczego nie, to powiedzieli, nie rozumiemy tego słowa. Jak ich zapytałem, czy chcą wziąć udział w wydarzeniu, w którym będą choć odrobinę odpowiedzialni za Kościół, to powiedzieli, oczywiście jesteśmy. Nie, to znaczy, nie, to jest kwestia też języka, którym się posługujemy i objaśnienia, o co ostatecznie w tej synodalności chodzi. Synod to nie jest abstrakcja, synod to jest wspólna droga wiary. Jak będą mieć to doświadczenie wspólnej wiary, w której każdy jest i liczy się to, co Andrzej powtarzał do znudzenia, uczestnictwo, nie? To ostatecznie o to idzie. Czyli nie chodzi o to tylko, żebyście przeczytali dokument synodalny, tylko żeby powstał pewien model funkcjonowania i życia w parafii, który będzie modelem wspólnotowym, współodpowiedzialności, współuczestnictwa. O to ostatecznie idzie. Ja na przykład muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem tego, że mogliśmy czytać w grupie Ewangelii Gaudium i zastanawiać się, jak ten tekst się odnosi do naszych lokalnych społeczności. Ja nigdy w życiu nie zrobiłem czegoś takiego. Czytam wszystkie dokumenty papieża, zastanawiam się, co z tego wynika dla Kościoła, ale jeszcze nigdy nie robiłem tego w grupie. I żeby mieć takie wspólnotowe rozeznanie, jak to, co papież pisze, możemy i powinniśmy odnieść do naszej rzeczywistości. Nie? Więc synod się skończy, nie będziemy go wcale przedłużać w nieskończoność, natomiast ten sposób pracy, myślę, działania, współuczestnictwa będzie aktualny. Nie? Mam nadzieję, że będzie. I suggest we it's so nice to see many questions. Maybe we do brief questions because we are just finishing now. Very brief questions and brief krótkie answers. Pytania i bardzo krótkie odpowiedzi. Would that be okay? Okay. So I have one and two. Two. One and two. And three. Okay. Ja chciałem zapytać odnośnie metody i wprowadzania jej, mianowicie czy w przypadku małych parafii można pominąć ten etap Rady Duszpasterskiej, a później drugie spotkanie w szerszym gronie, dlatego że u nas tak naprawdę przy pierwszym rozdziale paradygmat pastoralny to było proste, żeby stworzyć pytania do tego rozdziału. Natomiast na tym spotkaniu pojawiło się 10-15 osób. Teraz to tak naprawdę są osoby i tak, powiedzmy, związane w Radzie Parafialnej, więc my tak naprawdę te dwa spotkania łączymy. Tylko nie wiem, czy to można tak zrobić. Ja się boję, że my nie zaprosimy na dwa spotkania najpierw tych samych ludzi w ramach Rady Parafialnej, a później na drugie spotkanie w ramach jakby szerszego grona. Czyli jeśli przyjdą te same osoby na spotkanie, to trzeba iść dalej po prostu. Jeśli są te same osoby po raz drugi, trzeba iść dalej. Nie ma sensu powtarzać spotkania. Nie? Natomiast pytanie jest, czy ta wstępna refleksja z pytaniami włącznie, nie? Czy ona powinna być dokonywana w pojedynkę, czy jednak też w rozeznawaniu jakiejś grupy. Nie? To być może trzeba z tej kilkunastoosobowej rady parafialnej wybrać zespół dwu, trzyosobowy. Nie? Jakiś taką grupę inicjatywną, no, która będzie
przygotowywać wtedy spotkanie. A suggestion could be that in the parish council you hold a conversation in the spirit different, and the argument would be how can we involve the parish in this process. So that would be an extra. Więc być może trzeba zrobić dodatkowe spotkanie w ramach rady parafialnej z tą metodą, z pytaniem, jak możemy uaktywnić resztę parafii. And that would help you as a group to understand proposals. Czyli wtedy grupa będzie miała też lepsze zrozumienie samych pytań. Okay. One and then the last one here. Okay. Pytanie do metody, ten punkt wspólne budowanie. Tam jest takie stwierdzenie, pozwolić, aby wyłoniły się głosy prorocze. Czy tu chodzi o piękne idee na przykład jakieś, czy może jak rozpoznać, albo po czym rozpoznać, że dany głos, wypowiedź jest, ma charakter proroczy? Prophetical voices. The prophetical voices means, and you have read it, I'm very happy that you have read this. Cieszę się, że pan to już przeczytał. Good. So prophetic, who are the prophets? Kto to są prorocy? Some people who say things which are true, but maybe nobody thinks about them. To są takie wypowiedzi, które są prawdziwe, a nikt o nich nie pomyślał. Which maybe never nobody ever thought. Nikt wcześniej ich nie podniósł. So the thing here is pay attention to all the voices. Czyli tak naprawdę w tym punkcie chodzi o to, uważaj na każdy głos, który pada. Even those which seem strange, no, także or different. Na takie głosy, które wydają się w pierwszym odbiorze dziwne. Yeah. Okay. May I add something? Yeah, of course. Prorok to jest ktoś, kto rozumie czas po Bożemu. Na tym polega proroctwo. Nie? Czyli nie jest głosem prorockim, jak ktoś się bawi w przepowiadanie przyszłości z fusów. Nie? Ale jeśli ktoś chce opisać rzeczywistość, w której się poruszamy, ewidentnie po Bożemu, tak? Czyli wychodząc od Słowa Bożego i tak dalej, to jest proroctwo. Żeby też nie nazywać proroctwem zaklinania rzeczywistości, bo rozmaitych pseudoproroków nie brakuje ostatnimi czasy. Okay. So the last one. Metoda, która nam została przedstawiona, zakłada chociażby minimalne zaangażowanie i przygotowanie. Jak przedstawić ją bardziej po ludzku? Lub też jaką inną metodę zastosować, żeby ludzi nie przestraszyć, bo tak jak tutaj koleżanka mówiła w parafii, była sytuacja, że na pierwsze spotkanie przyszło dużo osób, po czym na drugie spotkanie przyszło już mniej, bo się wystraszyli. Może jakaś metoda pośrednia, która by nauczyła, wprowadziła, może jakąś taką metodę można byłoby zaproponować jakby na wstęp, a potem dopiero ta. From my experience, z mojego doświadczenia, when the method is done as best as possible, kiedy ta metoda jest stosowana tak dobrze, jak to możliwe, so it is prepared and you help the group in this part of understanding. Czyli jest dobrze przygotowana i naprawdę pomagamy grupie przejść przez te prace. Of understanding each other. Of talking, of saying, tak, żeby rozumieć się wzajemnie, żeby mieć może przestrzeń do wypowiedzi. Of saying even things which might seem completely opposite, but they feel free. Kiedy ludzie czują się wolni w wypowiedzi, nawet jeśli mówią rzeczy przeciwne do tych, które mówią inni. So when you do this, in my experience, when you do this this type of experience, people remain very happy.
with the method. Wtedy, wtedy ludzie są szczęśliwi z tą metodą. So we can ask ourselves, maybe maybe the persons who are participating have not been prepared well. Maybe they have been, they have another idea. We can check with them if they understand. Trzeba sprawdzić, na ile przygotowaliśmy dobrze też to spotkanie i na ileśmy je dobrze prowadzili. What we want to do and the way we want to do it, so that everyone can participate. Bo ostatecznie idzie właśnie o to, żeby każdy mógł uczestniczyć. However, it is very good that we continually ask ourselves as a group, are we doing this right? Więc jest ważne, żeby pytać właśnie też siebie, jak ja to robię. Are we missing something? Czegoś może brakuje. And go back to the fundamentals, no? I wracać do tego, co podstawowe. Who are the people who are participating? Kto to jest, ci ludzie, którzy przyszli? Are they prepared? Czy są przygotowani, czy trzeba im pomóc? Do they want to participate? Czy chcą uczestniczyć? Can we prepare them? Czy możemy ich jakoś przygotować? And then did we prepare all the process so that they do a very nice experience? Ale też czy proces był przygotowany, praca i czy doświadczenie było dobre? Okay. Beautiful. O, myślę, że tak. No nie, ja właśnie też się dostosuję, już nic więcej nie powiem. Oprócz tego, że chcę wam bardzo podziękować. Chcę wam bardzo podziękować, że jesteście, że stworzyliście te, to doświadczenie wczorajsze i dzisiejsze. Bardzo sobie cenię obecność każdej, każdego z was. Bardzo dziękuję. Za chwilę wam pobłogosławię na to, żebyście mieli odwagę zastosować wszystko, czegośmy się tu razem nauczyli, żebyście mieli też wytrwałość wtedy, kiedy to nie od razu będzie może możliwe w całości i tak dalej, żeby się nie zrażać. Na 100% efekty to tylko w niebie wychodzą, więc trzeba też mieć takiej trochę pokory, to jest, żeby iść za tą zasadą, którą papież Franciszek powtarza często, że rzeczywistość jest ważniejsza niż marzenia. Jak przeczytałem tę zasadę, byłem wkurzony na tego papieża. Ja go bardzo kocham i zasadniczo go słucham, ale wtedy mnie zdenerwował, nie? Jak marzenia wydają się konieczne w życiu, nie? A on mówi, rzeczywistość jest ważniejsza niż marzenia. Bo może być inaczej tak, chciałbym jeszcze raz pojechać do Ameryki, ale byłeś już nie, ale już raz chciałem. Nie? Znaczy, to co zrobisz nie jest na 100%, ale jest. Ale jest. Dlatego trzeba sobie cenić to, co można zrobić. I mieć w sobie wierność, pokorę do wcielania rzeczy. Pokorę. Nie? Bardzo wam dziękuję. A najbardziej dziękuję Andrzejowi za 2 dni pracy z nami. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
Dobranoc, papa, papa, dziękujemy.